do układu równań w miejsce literek m pierwszą liczbę z tego zbioru minus dwójkę podstawimy i zobaczymy jak ten układ równań będzie wyglądał pierwsze równanie jest bez zmian natomiast w drugim równaniu otrzymamy x jak wstawię w miejsce literki m minus dwójkę to mam minus 2y to się równa 3 razy m czyli 3 razy minus 2 to jest minus 6 Zostawmy sobie jeszcze chwilę na odpowiedź i dopiszmy dwa pozostałe, w międzyczasie dopiszmy dwa pozostałe układy równań dla m równego 0 i dla m równego 2. To będzie układ równań dla m równego 0. A, może tego x tutaj zbliżę. Tak wygląda układ równań po wstawieniu zera w miejsce literki m. I jeszcze układ równań, gdy wstawimy w miejsce literki m, w miejsce tego parametru dwójkę, to otrzymamy x dodać 2y, to się równa 6. I teraz omawianie tego rozwiązania zacznę od ostatniego układu równań. Ten układ równań jest układem nieoznaczonym. Układ nieoznaczony... Czyli taki, który ma nieskończoną liczbę rozwiązań. Zauważmy, że charakterystyczne w tych układach jest to, że zarówno pierwsze, jak i drugie równanie jest identyczne pod względem lewej i prawej strony. Natomiast pierwszy i drugi układ będzie oznaczonym układem. Tutaj zwróćmy uwagę, że to wyrażenie z lewej strony różni się od wyrażenia, które mamy na dole w drugim równaniu, i tak samo te dwie liczby są różne. Więc możemy potem wnioskować, że to będzie układ oznaczony czyli układ, w którym mamy jedno rozwiązanie i tutaj jest identycznie. Też będziemy mieli układ oznaczony z jednym rozwiązaniem. Natomiast w zadaniu nie mamy układu sprzecznego. Ja sobie tutaj wymyślę taki układ sprzeczny. Aby pokazać Ci, jak on mógłby wyglądać, załóżmy, że pierwsze równanie jest bez zmian. E, natomiast w drugim równaniu, o, to wyrażenie po lewej stronie, jak widzisz, zostawimy bez zmian, a liczbę po prawej stronie wpiszemy na przykład równą minus 3. I teraz zwróć uwagę, że gdybyśmy wykonali tutaj podstawienie, to znaczy do pierwszego równania. W miejsce tego wyrażenia wstawilibyśmy minus trójkę, moglibyśmy tak zrobić, bo to samo wyrażenie występuje też tutaj, prawda? Czyli ta równość powinna zachodzić, to zauważ, że otrzymalibyśmy takie coś. Minus 3 jest, może jeszcze bez tego znaku, minus 3 równa się 6, co nie jest prawdą. To jest sprzeczność, dlatego układ równań nazywalibyśmy sprzecznym, czyli takim, w którym nie mamy rozwiązań. No to tyle, jeśli chodzi o ten przykład, zapraszam do kolejnego rozwiązania za chwilkę już za momencik "pa". pa.